No witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku testujemy nową skrzynkę Agents na CSGO skinsie. Ale przed tym pozwolę ci, że wylosuję skina, z którego jest z ostatnich filmów. Więc zobaczymy, kto wygra emeczkę Desert Strike. No niestety nie ma tutaj hasła konkursowego, więc losujemy jeszcze raz. No i zobaczmy, komu uda się zdobyć. No i mamy tutaj hasło konkursowe, więc tutaj stary, łączę się z tobą w bólu osób, które nigdy nie trafiły kosy w CS-ie. No ja niestety maksymalnie czerwony, ale kosy i tak się nigdy nie udało zdobyć. Skinek wysłany, więc gratuluję oczywiście serdecznie. No a w dzisiejszym odcinku konkursik również jest na skinka. Jak chcesz wygrać, oczywiście oglądaj do końca, bo hasło konkursowe będzie podane. I koniecznie zostaw stary łapę w górę, bo ja widzę, że ty łapki nie zostałeś, to dlaczego ty nie zostałeś łapę w górę, a bierzesz udział w konkursie? Oczywiście sub z dzwonem, dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu CROXJENCE z GUSKINS, jako są pełnoletnie, jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisujesz, klikniesz oczywiście magiczny plusik i wpiszesz oczywiście ten kodzik magiczny CROXI przez WX, który da ci szynkę na start za free, o taką piękną! Możesz sobie za darmo ją otworzyć i oczywiście skina za free dostać. No i oczywiście 10% więcej każdej wpłaty kodu oczywiście możesz używać do woli, a jak z kodem CROXI wpłacasz i chcesz wygrać Huntsman na Free Hand za 1000 zł, to oczywiście zapraszam cię serdecznie do dołączenia na Discorda. Masz tam oczywiście konkurs dla osób wpłacających. Każde 2 zł wpłacone z kodem CROXI to oczywiście jeden bonus respektu. Im więcej tych bonusów zbierzesz, tym oczywiście większa szansa na wygraną. Skrzynka Agent, no na tym dzisiaj się skupiamy. Kosztuje ona 45 zł. O dziwo, nie da się tej skrzynki ulepszyć. Ej, skrzynię Kałacha da się ulepszyć, to dlaczego tej skrzynki nie da się ulepszyć? No nie wiem, no może będzie to niedługo wprowadzone. No wiesz, nowa skrzynka, to może jeszcze też tak powiem, zaktualizowane co zostało. No dobra, pierwsze otwarcie skrzynki Agent. No kiedyś była taka fajna skrzynka Agent, kto wie, ten wie. No i naprawdę, kurczę, no była to chyba jedna z ulubionych skrzynek użytkowników, więc... Ej, czemu to kosztuje 267 zł, co? Ej, nie mam pojęcia, ale w końcu, w sensie w końcu, któreś otwarcie i już dało nam się jakiegoś drugiego agenta trafić, więc zajebiście. No ale tak jak mówię, no kiedyś, no ludzie mieli taką ulubioną skrzyneczkę właśnie z agentami. No kurczę, kto wie, ten wie, kto pamięta te czasy, to pamięta te czasy. Ja nie znam się totalnie na cenach tych agentów, wiem, że bardzo OP była ta skrzynka, więc zobaczmy, czy na CSGO skinsie ta skrzynka również będzie OP. Czy mamy tutaj tego skina takiego, którego jedyny wiem, że jest taki droższy, bo mój znajomy go ma, ale no nie mogę. A tu jest! O, mamy go! Bo to nie jest ułożone ten, to jest chyba ułożone tym, który jest najdroższy, tak? Tak mi się wydaje, bo kurczę, no wydawało mi się, że to klasą powinno zostać ułożone, nie? W sensie no kolorem, że czerwone na samej górze, niebieskie na dole. No ale to jest właśnie ten skin, którego trafiłem, kosztuje 267 zł, ten kosztuje 276. Ten prawie 300, wy ten jestem ciekaw. 400 zł! Ej, to jest naprawdę ciekaw, ile ten kosztuje. 400 zł, stary. Ja pamiętam, jak ten skin za 40 zł chodził. Ja go miałem za 40 zł. Ej, naprawdę teraz skiny do agentów są takie drogie. Czy jesteś mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego? Dlaczego to jest takie drogie? No, 170 zł. No, kiedyś najdroższy agent to chodził chyba za 50 zł, stary. O co tu chodzi? Ej, jestem naprawdę w ciężkim szoku. Zostałem tutaj bardzo zaskoczony cenami. No 10 zł kosztuje najtańszy. O co tu chodzi? I patrz, mamy 145 zł. No tutaj, no dwa tak naprawdę odbiegają tutaj cenowo. No ale okej, no jest proficik. Zobaczmy dalej. No kurczę, wydaje mi się, że powinien tutaj się doedukować, jeśli chodzi o tych agentów. Skoro taka skrzynka została wprowadzona, no nie jest ona tania, więc no na pewno będę ją sobie otwierał co jakiś czas. 161 zł. Wydaje mi się 134, więc no mówię, nie ma tragedii. Ale no naprawdę, wraz z prowadzeniem tej skrzynki dzisiaj na CSGO skinsa, no naprawdę jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku, że te skiny do agentów tyle kosztują. Jakby, nie wiem, ja w pewnym momencie zapomniałem w ogóle, że jest coś takiego właśnie jak agenci. I no naprawdę, no 100 dolców blisko dawać za skina do agenta, no to jest naprawdę już odklejka. Tym bardziej, że ja wiem, ile ten agent kosztował. Z ręką na sercu, on w pewnym momencie 40 zł kosztował. No to jest naprawdę niesamowite, stary. Ja patrzę na te ceny. O, i mamy tego, patrz, to jest ten drugi, tak? Tak. No dobra, ej, a włączmy sobie szybki, zobaczmy, czy uda nam się tego tutaj gagatka tego zdobyć. Bo jest to, no jeden na pewno z lepszych skinów do agentów. Jest Ava, która również, też pamiętam, kosztowała chyba nawet 25 zł swego czasu, a teraz kosztuje ile? Chciałem zobaczyć 78, no dobra, no to tutaj, no jest to przeskok trzykrotny, tak, ale
no nie taki duży jak postaci tutaj tego agenta, tak? To jest naprawdę hit, że on tyle kosztuje. Tutaj dostaliśmy jeszcze czerwonego, więc spoko. A w ogóle agenci chyba dawno nie wychodzili, co? Ej, w ogóle agenci to w czym wychodzili? Agenci w skrzynce jakieś wychodzili? Czy co? Była skrzynka z agentami? Ej, jak to było? Właśnie! Była specjalna skrzynka z agentami, czy jak to jest? Ej, bo w sumie jestem ciekaw. Ej, niech to hasło konkursowe będzie, niech to będzie hasłem konkursowym. Ja tak ostatnio trochę się wami, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa. Tak się wami... No mam to na końcu języka. Wysłużam, o! Jeśli tak z wami ostatnio wysłużam, jak czegoś nie wiem, to mówię, żeby to było hasło konkursowe i wy mi to znajdujecie, więc no sytuacja win-win, tak? I bardzo też, tak powiem, będę się cieszył, jak napiszecie w komentarzu, jak to z tym agentami jest, bo no przysięgam, z ręką na sercu totalnie zapomniałem, bo nie wydaje mi się, żeby była jakaś skrzynka z agentami, tylko no kurczę, no właśnie, skąd tych agentów się zdobywało? Totalnie tego nie pamiętam, no przysięgam. Totalnie tego nie pamiętam. 160 zł, no dobra. Zróbmy sobie batelkę z tymi agentami, co? Bo kurczę, naprawdę ta skrzynka? No sympatyczna. Na minus na pewno chyba nie wyszliśmy, tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, no 900 zł tego kosztuje batla z tą skrzynką agent. Naprawdę mocna skrzynka, bardzo mi się podoba. Kiedyś też lubiłem sobie skrzynkę agent otworzyć, ale to gdzie indziej. Są już stare, dobre czasy, no mówię, jak pamiętasz te czasy, tutaj znam oczywiście w komentarzu, bo mam informację, że bardzo lubili ludzie tą skrzynkę. Więc zobaczymy, czy tutaj na CSGO skinie też zostanie ta skrzynka polubiona przez ludzi. Zobaczmy, no ja ją polubiłem, mimo iż no nie jest to mój pułap cenowy, w jaki zazwyczaj celuję. Chociaż kurczę, no skrzyneczka za 50 zł, gdzie naprawdę idzie fajnych agentów dostać, no myślę, że może się spodobać ludziom. Zobaczmy. Może to też być dobra skrzynka do challenge, tak? Od jakichś tam mniejszych kwot wyposy. Jak się poszczęści, no to idzie naprawdę fajne skiny tutaj dostać. Znaczy, no nawet nie skiny, tylko właśnie tych agentów. Bo no można się kłócić. No skin, ale no... No nie wiem, no nie jestem fanem mówienia na skina do agenta skin. Znaczy, skin do agenta to spoko, ale skin, no nie wiem, tak dziwnie coś wiesz, że trafiłeś skina, no tak dziwnie to brzmi, ale trafiłeś skina do agenta, no to już tak lepiej to brzmi, no nie wiem, czy ja jestem jakiś dziwny, czy wam też się tak wydaje, no nie wiem, daj znać. No ale zobaczmy, no tutaj póki co, no połowa skrzynek ponad za nami, mamy stratę 60 zł, tutaj myślę, że to jest ten sam, ale no jednak to nie jest ten sam. Ale też tej agenci z Terraina, kurczę, pamiętam ich doskonale. Terrain, no to była mapa, której bardzo nie lubiłem, ale bardzo często ją grałem. Uwagi, że mi znajomy bardzo ją lubił. No, 84 do 69. No mamy teraz przewagę na moim koncie, więc zobaczmy tutaj. 21, 22. Okej, okay, 4 skrzynki przed nami jeszcze. Ale jest, ojejku, no tutaj nie wiem, tutaj no właśnie 37 zł. Też miałem tego skina. Kiedyś naprawdę miałem kiedyś ciekawostka tutaj od... Uuuu, ale szczypnęło! Ciekawostka od wuja. Miałem kiedyś wszystkie skiny do agentów. Miałem kiedyś taką fantazję, że kurczę, wszystkie skiny muszę mieć do agentów. O, patrz! I najdroższego na koniec trafiliśmy, ale banger teraz leciał. No proszę, ostatnio skrzynia, 1500. Ej, naprawdę OP skrzynka, bardzo mi się podoba, no to jest... Ej, naprawdę sympatyczna skrzynia. Ej, dobra, żeby nie było, że tylko tą skrzynię otwieram, ale wrzucę sobie jeszcze z 5. Ale fajnie, jak będzie w końcu można ją na ulepszonym tym otwierać, no bo skrzynki z nożami na przykład się da. Wczoraj był fajny test, polecam sprawdzić. Skrzynki normalnej z nożami i skrzynki Supreme, więc polecam, czaić sobie. I no, mam nadzieję, że tutaj też będzie można ulepszoną wersję otwierać tych agentów. Dodajemy bota, no i zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Czuję, że miałem coś powiedzieć, ale zgubiłem totalnie myśl, więc... O nie, ej, to jest ten skin do agenta, no i zobacz, i sam nas rozbraja. Tutaj, w tym pierwszym... A, miałem wszystkie skiny do agentów i teraz boję się nawet, ile teraz wszystkie to by wykosztowały, więc nie rozmawiajmy o tym, bo... Tylko pamiętam, że ja się ich pozbyłem, bo wtedy w CS-ie nie było możliwości tasowania skinów do agentów i bardzo na tym cierpiałem, bo nie chciało mi się co grę tego skina zmieniać, więc dlatego się ich pozbyłem. Ale kurczę, no było dużo takich decyzji, które z perspektywy czasu, no totalnie stary bym tego żałował. Nawet nie chcę o tym myśleć, bo mi się tylko dobił.
Ej, bardzo ładny nóż. Tutaj 2001 strzał tej skrzynki ulepszonej z nożami. No super, ale no zobaczmy, czy to nie będzie ostatecznie przegrana bitwa. No nie jest przegrana, no zobaczmy. Ej, dzisiaj naprawdę, no teścik skrzynki Agent, naprawdę, no nawet tutaj jak tylko 5 na battle sobie wrzuciłem, to udało nam się zdobyć, no... Czekaj, trafiłem tego najdroższego tutaj? Nie trafiłem, ale samo trafił tamtego, no nie chcę tego mówić, bo nie wiem, czy to słowo nie jest jakieś mega tutaj zakazane na YouTubie, więc nie będę tego mówił, tak? Ale no każdy wie, o co chodzi, tak? Znaczy może nie każdy, ale no zazwyczaj większość chyba będzie wiedziała, o co chodzi. Zobaczmy tutaj, 116, 35, no dobra, 4 jeszcze przed nami. To nie jest ten droższy? Kurczę, no nie, ej, nie spojrzałem! Ja nie mogę! No i GG. No chyba, że tutaj Royal nas uratuje. To nie jest też jakaś duża strata, biorąc pod uwagę, jakie skrzynki są potem, tak? No potem są ulepszone Royale, gdzie jedna na buście kosztuje ponad 1200 zł. Więc no mamy szansę, że ona nas jeszcze uratuje, no ale no właśnie, no... Jak Emily trafia takie skiny, no to oby tutaj nie... No trafiała też zaraz takich drogich. Tym bardziej, że to była bitwa za czwórkę. I teraz czwórka nam zostanie. Ostatnia skrzynia będzie tutaj decydująca. No to jest, no, spora strata. Bo 3000, no i na pewno już tego nie odbijemy, więc... No GGWP. Została tak naprawdę ostatnia tutaj szansa. No mam nadzieję, że jak skrzynka Agent mi zabierała w tej bitwie, to tutaj teraz mi odda, więc wrzucam 5 skrzyneczek, do tego wrzucam luksuriosy może, co? Oj, żeby tutaj nie przegiął z tymi luksuriosami. I może co? Jeden zwykły? Jeden zwykły wtedy. No i coś takiego na koniec. Taka tutaj... Ej, fajnie tutaj nawet się ułożyło. Nie było to zamierzone, przysięgam, nie było to zamierzone, ale naprawdę bardzo ładna tutaj biała bitewka, tak? No tutaj naprawdę... Fajnie to wygląda, tutaj ten miks, tutaj skrzyneczek. No i co, no ja wam podziękuję za oglądanie, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na skina w tym odcinku. Oczywiście konkursik na kosę też jest, dołączuj na Discorda. Jak wpłacasz z Connect Roxy, to wyślij tam na kanale, masz taki specjalny kanał, albo mi na pewno wyślij. Nagranie jak wpłacasz z Connect Roxy, oczywiście, napisz ile i dostaniesz odpowiednią ilość oczywiście punktów respektu. I gwarantowaną rangę w postaci rangi na serwerze. Więc zapraszam cię do wzięcia udziału oczywiście, bo kosa jest bardzo ładna. Huntsman Freehand. Ja jestem panem bardzo tych kos. W sensie kos, skinów Freehand. No rękodzieło to są naprawdę piękne kosy. No i zobaczmy, czy tutaj uda nam się coś zadziałać na tych luksuriosach. No póki co jest żenuła straszna. 455 zł zaledwie. No to albo pasimochno, jak będzie dobry stan. No jest to 500 zł. No i to jest 1000 straty. Jak ta skrzynka nic nie da, no to będzie ciężko, żeby ta... skrzyneczka, która nie jest na buście, żeby coś dała, więc no po prostu się z wami pożegnam. Podziękuję za oglądanie. Naprawdę skrzynka Agent bardzo mi się spodobała. Daj znać, czy będziesz ją otwierał, albo czy już otwierałeś, a jak tak, to jakiego agenta dropnąłeś.